Hej, cześć, witajcie moi drodzy! Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmin 3. Oczywiście Dziki Gon. I tak, dzisiaj się zajmiemy oczywiście już tym zleceniem na barciowe widziadło, co nie? Przecież trzeba skończyć tę misję wreszcie, pewnie. Dobra. Czekajcie, tych zleceń mamy jeszcze ile tak... Ile ja mówiłem? Chyba dwa, co nie? Jeszcze. A nie, na 16 poziom to ja tego nie będę robił na razie. Nie, nie, nie. Sobie o to zrobimy na razie. Dobra, wbijamy do tego domku i tego Holofornesa. What the fuck? Dobra, on jest tu, to... Witaj w miodosytni, wędrowcze. A, cześć, kolego! Holofornes Meyersdorf, do usług. A oto moi synowie, Bernie, Franklin i Hugo. Hugo! Wiem, kim jesteś. Poznałem po włosach. Szczerze mówiąc, czekałem na kogoś takiego. Hugo! Hugo! To właśnie ty. Pamiętam, kiedyś to leciało, co nie, na Polsacie. Kurde. Stare czasy. Pustoszy moją pasiekę. Hugolina? Jak to tam był? Te dziecka, jak to się nazywało? Nie pamiętam już, ale powiem wam, że ten serial, co nie? Czekajcie. A mogłem, nie była. A nie. Znaczy, porozmawiałam z nim, co nie? O, wróciłeś. Mówiłem już, że coś takiego jak barciowe widział. Dobra. Co miałem... A, Hugo, co nie? Pamiętam, że kiedyś to oglądałem, co nie? To chyba trwało, jak pamiętam jeszcze dobrze. Chyba z pół godziny, co nie? Jak nie więcej. Znaczy, zwłaszcza dzieci, co nie? Ale dorośli też oglądali, co nie? Ten w ogóle... Takie gierki, co nie? Z Hugiem, z Hugo, z Hugiem, z Hugiem. Mniejsza o to. I tak, najgorsze były reklamy. Reklamy były najgorsze, ojeju, najgorsze. Ale cóż, szkoda, że tego już nie pokazują w ogóle w Polsacie, co nie? Powiem wam, że coś takiego jak Hugo to by było dobre, co nie? Dla dzieci takich, nie wiem, od 6 do 10 lat, co nie? Takie dzieciaki. Fajnie by było, powiem wam, wrócić do starych czasów. Bo to, powiem wam, że ostatni odcinek był z 6 lat temu. Z 7? Chyba z 7 lat temu, jak pamiętam dobrze. Jakoś tak byłem jeszcze w podstawówce, czasem podstawówki, co nie? Ale... Później zrezygnowali, znaczy wycofali, co nie, te produkcje z właśnie z telewizji. Ale tam są jeszcze jakieś urywki, co nie, na przykład na YouTubach. Tam patrzył, znaczy tam oglądałem kiedyś tam. Lepsza. Piosenka też jest, stara piosenka jak świat. Klasyk. Ale cóż, dobra, gadajmy takich... właśnie powiedzeń, znaczy mówienia o tym, co nie, programie telewizyjnym dla dzieci. Dobra, co to za widziadło? O, jeszcze lag. Będzie słychać to, co mówiłem, co nie? Podczas tych lagów. Coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniu? Nie. Raczej podmrożenia. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Dziwne. Co się stało? O właśnie. Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. Mhm. Dobra. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. A, to ten Hugo. Co nie? Dobrze mówię? A nie, Franklin. Przepraszam. Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przesad. A, tu jest Hugo. Dobra, okej. Idziemy. Nie ma czasu, co nie? I zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt, to nie. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie,
Ale ładne miejsce, powiem wam szczerze. Bardzo ładny widok. W tym miejscu. W ogóle w tym takim mini... Takie mini miasto, co nie? Dobra, okej. No. A, już są ule. A jest tu coś. To tutaj. Tu widziadło zabiło parę. O kurde. Może zostawiło jakieś ślady. No oczywiście, że są jakieś ślady, pewnie. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. Mhm. Dobra. Czekajcie. Kurde! Krew. Zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Mhm. Tu musiał zginąć parobek. Bo w Nowigradzie kutwa w kutwę i na kutwie. Dobra, czekajcie. Tutaj coś... Tutaj właśnie... Mi się wydaje, że gdzieś tutaj co nie jest to coś. Czekajcie, wrócimy do nich. Czekajcie, bo tu chyba jeszcze wszystkiego nie... Kurde, Geralt, co ty robisz? Ja pierdzielę. To ich warciowe widziadło ma dość sporą nogę, te ślady jest ciężkie. Dobra. Mhm. Kurde, Geralt! W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. Dobra. Okej, sprawdzimy. Dobra. Wiecie co, ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Zaraz do was wracam. Dobra, okej, jestem z powrotem. Myślałem, że coś do drzwi, co nie, coś wchodzi, ale dobra, okej. Czekajcie. Dobra, czekajcie. Ja szukam tych... Czekajcie, bo ja tu... Kurde, Geralt! Co to odwalasz? Aha, obciążenie, bardzo fajnie. Fajnie, bardzo pięknie, co nie? Pewnie. Dobra, czekajcie. Dobra, czekajcie. Kurde, Geralt, co ty robisz, człowieku? Kurde, no ludzie. Mhm. To coś przyszło, czy mi się wydawało? No Geralt, kurde mole, ja pierdzielę, co ty robisz? Pierdzielę. Czekajcie, bo ja tu... Czekajcie. No trochę to dziwne jest, nie? Powiem wam szczerze. No dobra. Gdy Geralt, uspokoisz się. Tu nie ma nic. Kurde, Geralt! No, już po tobie, dziadzie. Dobra, czekajcie, trzeba będzie patrzeć tutaj, przepatrzeć się całą okolicę, co nie? Czy coś tu jest w ogóle, czy co? Siąży Gron, tu mi się nie przyda w ogóle. Kurde, Geralt! Jeszcze... Bo tu się jest wkurzające. Troszeczkę. Kurde. Jezioro, tak? Każą. Łania. Nie, łania mi nie są, nie są mi potrzebne w ogóle. A, przeszukaj okolice, dobra. Tylko tu nie wiem, czy to w ogóle jest... Kurde, Geralt! W pieruny! Wkurza mnie już to. Kurde, dziwne to trochę jest, nie? Powiem wam szczerze. O Jezus.
Kurde, nie wiem dlaczego mi nie chce tego pokazywać w ogóle. Nurkuj. Ale tu nic nie ma. Tu nic nie ma za bardzo takiego, co nie? Czekajcie, tam ktoś stał. O w ogóle tu ktoś, co nie? Jak widzicie. Może on coś wie. Niziołek. Ale chyba nie wie. Nie, to nie ma tu nic. Ale tu pokazuje, co nie? Żeby w to miejsce iść. Ale tu powiem wam trochę... Kurde, dziwne jest. Czekajcie. Nie, tu jest ten... kurde. A, tu coś jest. Ale nie, to... dziwna sprawa. Kurde. No dobra, ale... trochę dziwna sprawa, co nie? Powiem wam, z tym zadaniem jest, serio. Nie podoba mi się to zadanie w ogóle. Nie wiem, czy mi się ono zbugowało, czy... Czy coś się stanęło? Ja nie wiem, kurde. Kurde, Geralt, uspokój się już. Kurde, dziwne to powiem wam jest. Serio. No niedaleko, kurde, to powinno być, co nie? Kurde, no ludzie. Niedaleko. Czekajcie, jak tam pokazuje w tamtą stronę? Poczekajcie, zaraz. Czekajcie, jak tutaj pokazuje mi, co nie? To tutaj jakoś trzeba iść, kurde. Dziwne dziwne, bardzo dziwne zadanie. To powinno być, kurde. A czekajcie, a może ja coś... Ale nie, tu też wszystko jest. Kurde. Dziwne zadanie, powiem wam. Bo jak niedaleko, to tu powinno być, kurde. No ludzie. Przecież jest chyba w tej chwili. Przecież mam włączone chyba wiedźmińskie te zmysły przecież. Do czego mi to, kurde, tak... Kurde, Geralt! Wpieruny, denerwujesz mnie przez te kilka odcinków. Zamiast, kurde, iść o tak, to ty, nie wiem, co to odwalasz. Czekajcie, może tam dalej zobaczyć, kurde, wam pokażę gdzie. O tutaj mi chodzi. Co nie? Kurde, Geralt! Wnerwiasz mnie już. Wiesz o tym, człowieku? Czy nie wiesz? Właśnie, tu chyba nie byłem jeszcze, co nie? Właśnie, widzicie? A proszę. Jest sadzawka, muszą być lutowce. Teraz nie one. O kurde, dobre są te utopce. No proszę. Kurde. Dobra. Okej. Załatwiani są. Dobra, chwila. Którędy ja mam iść w ogóle? Okej, tędy. Na to wygląda.
Okej, okay, to idziemy. Teraz tu. Ja się nie przecisnę. Może jest inne wejście. Otwórz piwnicę, okej. Tutaj, tak? No dobra, nie ma problemu. Czekajcie, piwnica to jest tutaj, ta? Okej. Zamknięte. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Mhm. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zareguluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. No właśnie. Lepiej chowaj się, ziomuś. Hehe, bo ciebie też zabiję. Kurde. No dobra, no otwieraj. Kurde, szlag. Okej. Dobra. Barciowe widziadło. Raczej ogar dzikiego gonia. O kurde. Nie, nie wierzę w to. O kurde, co to jest? Ojeju. Serio, tyle miejsca jest tylo? Tylko do walki? A to skurczy byk. Czego mu tyle odejmuje tylko? O kurnia. No, 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 nie fajnie, powiem wam. Tylko tyle wam powiem, nie fajnie. Kurde, ale mało miejsca tu jest, no bez kitu. Ojeju. Okej. Dobra, jakoś dajemy. Kur... Ojeju, nie fajnie, nie fajnie. Prawie połowy mu odjąłem, kurde, ale powiem wam, że ten stworek jest... No... Trudny. Dobra, pięknie. Powiem wam, że... No nawet. Kurde, ale mi odejmuje skurczy byk. Wow, wow, wow. No proszę. O, proszę, proszę. No, proszę, proszę. Dobrze. Praktycznie zabity jest już. Tylko kurde... Praktycznie... A nie, 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 nie. Nie, nie fajnie. O Jezu, ja pijany jestem w tej chwili. Oh my god. O kurde, nie fajnie. Dobrze. Dednie czy nie dednie w tej chwili? Proszę dednij, proszę dednij. Ajajaj, nie fajnie. O kurde, to praktycznie by mnie zabiło teraz. O ja pierdziele, nie, nie fa... Ajajaj, dostanie. O kurde. Jest! Jest! Udało się. Powiem wam, że... Łatwo było. Łatwo było, serio. Jest, udało się, ale powiem wam, że łatwy był stworek do zabicia. Bardzo. Ale z drugiej strony... Prawie by mnie zabił skubaniec. Dobrze, że mam... wiecie co? Mam przydatna... Przydatna rzecz. Do walki z... w ogóle z każdym... Z każdym bossem, co nie? Praktycznie. Dobra, się przyjdziemy piechotko. Czekajcie, jest tu jakaś inna droga. Ale żeby nie rzeko? Chyba nie ma innej drogi. No dobra, jakoś pójdziemy. Nie, jest chyba inna droga. Dobra, okej, okay, fajnie. A, bo to tutaj już jest. A, spoko. Dobra. Dobra. Już jestem. Z powrotem, ludzie. Jak poszło? Łatwo. Że barciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. O kurde. On ma w orszaku nawet ogary? Nie widziałem, że to dziki gon jest. Zatem temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu... O kurde. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić w nim. To nie zrekompensuje wam strat, ale... Dzięki, dzięki, wiedźmi. Dobra, fajnie, udało mi się. Zawaliste zadanie, powiem wam. Bardzo wam polecam to zadanie robić. Znaczy, jak ktoś ma dobry komputer, co nie, krótko mówiąc. Znaczy, jeżeli komuś się włączy oczywiście Wiedźmin, co nie. Czekajcie, tak myślę sobie jeszcze,
Tego nie będę robił na razie. A może by to zrobić? W kolejnym odcinku, bo dzisiaj pewnie jeszcze nie zdążymy z tego zrobić. Bo jeszcze mamy poszukiwania, co nie? Poszukiwania mamy, ojoj, ale tych poszukiwań mamy dużo. Chyba zajmę się tym później, po tej misji, po tej chwila, 16. Tak myślę, że sobie zrobię to teraz. A, tędy, dobra. Dobra, i zadanie zakończone pewnie będzie, co nie? Nie ma zakończonego? Dziwne. Nie, chyba jest. Jest już zakończone, fajnie, bardzo dobrze. Dobra. To trzeba teraz pędzić do tej wdowy teraz. Okej, dobra, tylko jest jakaś droga taka, o nie. Z dala od tych. Z dala od, jak to się nazywa? Czekajcie, jadalne. Dobra. R. Czego mi nie dodało tych żyć? O, dopiero teraz. Ojoj, a ja pijany jestem nadal. Znaczy, znowuż. Co nie? Dobra, zaraz będziemy. Kurde, kolejne potwory. Z dala od potworów. Ale za to trochę mi tego dodało się życia, co nie? Dodały się. Dobra, chwila. Kurde, ledwo co widzę. Na oczy. Znaczy w ogóle na ekranie, co nie też. Dobra, wypiję jeszcze to. Żeby mi się tu życia już zwiększyły do końca praktycznie. To będzie po drodze mi się. Po drodze będą mi się jeszcze dodawać, co nie? Dobra. Czy my jesteśmy teraz w Nowigradzie? A nie, my jesteśmy tutaj. Aha, to trzeba tędy iść. Dobra, czekajcie. Kurde, mogłem coś takiego zrobić, jak tutaj przejść się. Dobra, przejdziemy się piechotką już. To blisko jesteśmy praktycznie. A właśnie, ile mamy w ogóle żyć dodanych? 3000... Nie, czekajcie. Statystyki sobie zobaczę. 4600. No, powiem wam, że nawet. Dobra, okej. Dobra, lecimy powolutku. Do tej wdowy jeszcze raz tak powiem. Kim ty jesteś, człowieczku? Oj, przepraszam. Dobra, jeszcze 400 metrów. Ojoj, jak daleko, daleko. Kurde, się przestraszyłem. Ale nie będę mówił już czego. Dobra, jeszcze 300 metrów. Bliziutko. O tędy, no skrótce sobie pójdziemy. Czy pobiegniemy? Co nie? Dobra, teraz tędy. Chyba... Zaraz, czekajcie. Jak to jest z tymi skrótami w ogóle? Kurde, mogę iść przez tę rzeczkę, ale dobra. Nie, czekajcie. O dobra, już pójdziemy tędy jak trzeba. Przestraszyłem ludzi. A co tam? Dobra, widzę, że te... O! Kurde, za szybko poszedłem. Bo ekran mam rozmyty, dlatego. Co nie? Nowy znacznik, kontrabanda. Co tam jest w ogóle? Nie będę patrzył. Dobra, 90 ileś metrów tylko zostało. Bardzo dobrze. O, to jakiś jest kolejny... A nie, dobra, okej, myślałem, że to jakaś... Nie, to jest to miasto, co były wtedy, byłem wtedy, co zaatakowali tą, taką niby dziewczynę Jaskra, co nie?
krótko mówiąc, Helma. No okej, zaraz to porozmawiam. Znaczy, w tej chwili porozmawiam z tobą jeszcze. Witajcie, mistrzu. A witaj, witaj. Witaj, witaj. Przychodzę w sprawie białej damy. Taką miałam nadzieję. Tyle to moje ogłoszenie. Jakoś mi się udało przeczytać. Pytajcie, ile wlezie. Na pola i tak strach chodzić, żeby nie... Mirko i reszta? Tacy czterej, pijaki i nic po nie. Osuszyli parę kufli i uradzili, że jak wespą białą damę przehendożą, to pójdzie w cholerę. Romantycy. Ale biała dama widać odrzuciła ich awanse. Ciągle... Wow, zabiła ich. O dobra, okej. Dobra, dama straszy na pola? Biała dama straszy na pola? Tak, tu zaraz za chałupą, przy starej wieży. Ludzie mówią, że tam zamieszkała. To jak? Pomogę wam. Zajmę się tym. I to Ajajaj. Dobra. Za wieżą, tak mówisz? A we zimie też z głodu zdychamy? Kobitko. Dobra. To sobie jeszcze wypijemy i pełne życia będę miał pełne. Bardzo dobrze. Dobra, gdzie jest ta wieża, bo w tej chwili mam rozbity znowuż ekran. Aha, przy wiedźmińskich, używając wiedźmińskich zmysłów, dobra. Dobra, okej. Tu coś mam. Kurde. Ktokolwiek zobaczył przed śmiercią, nieźle się wystarczy. No, na pewno. Ciało wysuszone na wiór. Ślady poparzeń. Skóra blada. Chociaż nie stracił krwi. Czyli to nie wampir. Miały być cztery ciała. No właśnie. Ciało wysuszone. Dobra, to już to słyszałem. Ślady. Czekajcie. Poparzeń. A gdzie jest te czwarte? Powinienem przeszukać tę wieżę. Tu coś mamy. Ślady są głębokie, nierówne. Ktoś uciekał w panice na oślep. Chyba mam już go. Zaraz zobaczymy, czy on tu leży, czy nie. Ślady krwi prowadzą do piwnicy. Dobra, tu już wiemy. A tam ktoś łazi. O kurde, tam jakiś wróg łazi. Kurde, idę stąd. Dobra. Tu chyba nic nie ma już tak. Dobra, załatwiony. Tylko... Gdzie jest ta biała dama w ogóle? Ojoj. Dobra. Uhuhu, czekajcie, gdzie jest w ogóle... O, tu jest jakieś wejście, dobra. Ale ja nie chcę tego palić, tylko... Aj, nie da się tego wystrzelić? Kurde. Dobra, okej. Okay. Gdzie jest w ogóle wejście? To jest pytanie. O, tu jest coś. Oho, widzę coś już tu. A nie, do... A nie, to nie jest to. Nie, tego nie chcę też. Czekajcie, czekajcie, bo coś tu mi pokazało. Coś mi tu pokazało. Ale dobra. Kurde. Trochę dziwne powiem. Zbadaj zrujnowaną wieżę. No dobra, okej, okay, no ale... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kurde. Geralt, co ty robisz? Co ty robisz, chłopie? Czekajcie, zejdę tu na dół, bo tu chyba coś jeszcze nie przeszukałem niczego. O właśnie, tu coś mamy jeszcze. No zbadaj. Kule ściągnęły ciało na dół, ale to nie one go zabiły. Skóra jest nienaturalnie blada i popękana. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Unika mnie, ale jeśli zdobędę coś, co do niej należało, będzie musiała mi się ukazać. Dobra. Ojoj, ale daleko, kurde. Wdowo o południcy. A! Wdowa, dobra, bo ja nie przeczytałem, powiem wam, dobrze. Co do końca, co nie?
nazwy zadania, co nie? Ale ładne drzewa, powiem wam, tutaj są. Takie białe, kurcze. Fajne, fajne drzewa. Bardzo. Dobra, porozmawiamy z nią i pewnie zakończę odcinek, tak myślę. Bo też już trochę trwa. Ale cóż. Dobra, mamy tu wdowę już. Okej. Witajcie, mistrz. Już wiem, czym jest. Wygląda na to, że ta wasza dama... Czyli? Bogowie, biedna Lusia. Ta Lusia miała brać ślub, prawda? Tak. Rodzice przyobiecali ją kowalowi z miasta. Majętny był, prawda, ale starszy niż elfie ruiny. A, tak jakby było, pamiętacie, w jedynce przecież. Pamiętam. Bardzo dobre zadania. Fajne, fajne są. Srebrnym sztylecikiem. Ojoj. Czekajcie, pokażę. Nie, nie pokazuj. Nie pokazuj, nie, 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 nie. Rodzice Lusi nie chcieli go ani do grobu złożyć, ani sprzedać. Poprosili, żebym przechowała. Mhm. Potrzebuję jakiegoś osobistego przedmiotu. Weźcie. Tylko zabijcie. Dobra. Okej, okay, ale... Zajmiemy się tym oczywiście w kolejnym odcinku zadankiem. Czekajcie, zrobię sobie takie podsumowanie. Mam nadzieję, że będzie już koniec tego zadania. Oczywiście w kolejnym odcinku, jak skończymy go pewnie. I tak myślę, że zajmę się, powiem wam, tymi zadaniami teraz, wiecie. A później, tak myślę, bo powiem wam tak, krótko mówiąc, ja bym sobie zrobił, wiecie, główne zadania, co nie, jak najszybciej skończyć fabułę, ale z drugiej strony powiem wam, że chcę też, ja tam chyba kiedyś mówiłem, że ja nie będę chyba robił tych zadań pobocznych, kiedyś tak mówiłem, ale już zmieniłem swoje zdanie na temat tego i chcę oczywiście zapoznać się ze wszystkimi zadaniami, jakie w ogóle tu są w tej grze. Tych zadań jest bardzo dużo i ja zrobię je wszystkie, a te zlecenia wiedźmińskie te oczywiście zrobię dopiero jakieś później, co nie? Później sobie zrobimy. Te reszty oczywiście, co nie? Bo tutaj bym też zrobił, co nie? To, ale powiem wam, że 20 poziom dopiero, co nie? Musimy mieć. To trochę jeszcze, powiem wam, potrwa, co nie? A tu mamy bardzo dużo, zadań na mój poziom oczywiście, bo mamy 15. Tu jest 11, 4, 15, wiecie, 9, 4. I chyba o te sobie zostawię na kiedy indziej. A to wszystko praktycznie w Nowigrad. To fajnie. A to później zrobimy jeszcze, wiecie. Bo to widzicie, jakieś takie żółte jest, co nie. Tu chyba nie jest na mój level. Na mój poziom jeszcze. Ale cóż. To oczywiście przypominam, że w kolejnym odcinku to sobie zrobimy. Wywabimy tą południcę oczywiście. Chowaj broń, Geralt. Nieładnie, tak. I cóż. I zajmiemy się już tymi poszukiwaniami. Tak jest, poszukiwania, dobrze mówię? Czekajcie, tak jest, dobrze moi drodzy, to oczywiście się widzimy w kolejnym materiale. Cześć!